Wykorzystanie skrótów klawiszowych może znacząco poprawić komfort pracy. Oto kilka przydatnych skrótów dostępnych w systemie Windows oraz aplikacji Microsoft Teams. Na początek zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału. A jeśli do tego wciśniesz dzwoneczek, otrzymasz powiadomienia o kolejnych filmach, które mogą Cię zainteresować. A teraz już o skrótach. Jeśli potrzebujesz widzieć na ekranie jednocześnie kilka okien, przyda Ci się kombinacja klawisza Windows oraz klawiszy strzałek. Dzięki temu skrótowi możesz na przykład w jednym oknie prowadzić spotkanie i jednocześnie mieć podgląd w swoje notatki w innym oknie. Gdy pracujesz z wieloma dokumentami i aplikacjami i potrzebujesz szybko odsłonić pulpit, aby uzyskać dostęp do jeszcze jednego dokumentu, możesz to zrobić błyskawicznie za pomocą kombinacji Windows D. Powtórne jej użycie zasłania z powrotem pulpit. Natomiast szybki podgląd pulpitu uzyskasz używając kombinacji Windows przecinek. Jeśli chcesz wykonać precyzyjny zrzut ekranu, możesz wykorzystać skrót Windows Shift S. Dzięki niemu zaznaczysz interesujący Cię fragment ekranu, a następnie wkleisz go na przykład do dokumentu za pomocą innego znanego Ci skrótu. Gdy potrzebujesz czegoś więcej niż zrzut ekranu, możesz nagrać akcję rozgrywającą się na ekranie i zapisać ją w popularnym formacie wideo. Wystarczy, jeśli użyjesz do tego celu kombinacji klawiszy Windows G, dzięki której uruchomisz aplikację do nagrywania ekranu. Wykonane nagranie odnajdziesz w folderze Wideo przechwycone. W aplikacji Microsoft Teams za pomocą skrótu Ctrl. Uzyskasz bogatą listę przydatnych skrótów. Na przykład Ctrl przecinek otwiera okienko ustawień. Za pomocą kombinacji Ctrl N rozpoczniesz nowy czat. Wybierając Ctrl 7 przejdziesz do swoich plików. Z kolei kombinacją Ctrl E skoczysz do pola wyszukiwania, za pomocą którego szybko odnajdziesz zasób, kontakt lub aplikację. A jakie są Twoje ulubione skróty? Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji tego kanału.